I don't know what's going on. I hope I'm on your mind. On your mind. I've got 70,000 friends, so I guess I'll be alright. Be alright. I know someday we could finally be friends without risk of falling, falling in love again. And I feel now it is time to let you go without hesitation, hesitation. I don't know what I want, I don't know what I need, but I feel the loss of balance when I think of you and me. I don't know what I want, I don't know what I need. Hey, kochani, witajcie na Mazurach. Nasz pierwszy poranek na Mazurach. Nie wiem, czy po mnie to widać, ale miałam fatalną noc. Raz, że śniły mi się jakieś straszne koszmary. A dwa, że powiem wam, że tutaj już widać... o, Tomek wrócił ze sklepu. Tutaj już widać, że przyroda się szykuje do wiosny i alergia też, też trochę mnie dopadła. Mieliśmy iść na konie, ale właśnie jakoś jestem niewyspana, brzuch mnie boli. I nie wiem, jakąś miałam fatalną noc, a jednak jak na koniach się jeździ, to wiecie, to wymaga siły, skupienia. To nie jest tak, że tak się siedzi, muszę tak, żeby nie rzucać sobie cienia. Także tak i wstaliśmy i jest wiadomość podana już oficjalnie, że jest pierwszy pacjent z wykrytym koronawirusem w Polsce. Co w sumie nie było zaskakujące, bo wiadomo było, że to jest kwestia czasu. Jeżeli mnie pytacie o zdanie, to ja nie panikuję. Ale uważam, że trzeba uważać. Generalnie unikać po prostu chwilowo jakichś większych może skupisk ludzkich. Wiadomo, że nie da się zamknąć w domu. Chociaż jeżeli macie taką możliwość, to chyba to jest najlepsze lekarstwo. Nie panikować, pić dużo wody. Bo podobno jest tak, że jeżeli śluzówka jest wysuszona, to łatwiej wirusy i bakterie przyjmuje. Także ja zawsze piję dużo wody, ale taka rada dla was. I tak, kochani, zaczynamy dzień na Mazurach. Pokażę wam. Tutaj. Jeszcze nie jesteśmy rozpakowani, więc nie patrzcie na bałagan. Nie ma dzisiaj słoneczka niestety, ale nie pada na szczęście. I powiem wam, że jest dosyć ciepło. I zobaczcie, jak słychać pięknie. Śpiew ptaków. Nie wiem, co to za duży ptak odleciał. Ten, co krzyczał, nie wiem, czy go widzieliście. Tutaj zobaczcie, nam się sadzawka zrobiła. Musiało strasznie padać. O, widzicie? Ale czy wy to słyszycie? Dobrze, pięknie ptaki śpiewają. A tutaj już pierwsze pączki widać. Zdecydowanie. Na drzewach. O. No tam nad jeziorem słychać straszne krzyki. Ptasie radio. Tak. Także, o, to jest lepsze światło. O, wow, jakie tu mam światło. Tu mogę filmy na tym balkonie nagrywać normalnie, wow. Ekstra. Nie, chyba nie wyglądam źle. Oczywiście starym zwyczajem założyłam coś białego, czyli mam tą bluzę gałganową, może tak wam się pokażę. O, proszę bardzo. To jest ta wersja gładka, biała. Też ten rozmiar większy. Ja noszę sobie te oversize'owe. One są uniseksowe, więc to też dla faceta też może być. O, i ona ma tutaj gałganka, kaptur. O, tak wygląda. Jest naprawdę przemiła, bo ona ma takiego tutaj, widzicie, takiego misiaczka pod spodem, także jest milutka. O, tak wygląda. Proszę, ja tu normalnie mogę wam tu outfity prezentować. No, światło super. To u nas w domku, to jednak od tej boazerii, od tego drewna jest żółto. Dobra, to ja idę na dół. Chcę robić śniadanie i co? Żyjemy dalej. Tak, także... Trzymajmy się, wszystko będzie dobrze. No. Tak i tyle. Nie panikujmy. Najważniejsze zachować zimną krew. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dzień dobry, dzień dobry. Tu Lew. Słońce jesteś. Słońce. Słońce jesteś. Biegnie słoń.
trzecią, drugą warstwę. Tak? Ojoj, bidonik. Chodź bidonik, bo ci zimno, chodź. Wcale mnie zimna, wcale mnie zimna. Dajcie mi coś jeść, dajcie mi coś jeść. To mi będzie cieplej. Szynkę. Szynkę. Szynka sprawi, że będzie mi cieplej. Tylko szynka. Tylko szynki mi będzie cieplej. Nic innego. Chodź, założymy ci merino wool, to od razu się lepiej poczujesz, sushi. Na odzież techniczną psią. Będziesz parówką, ale będzie ci ciepło. Ale będziesz ciepłą parówką. Źle to zabrzmiało. Dlaczego? Ciepła paruwa. No to było paruwa, nie przyszedł. Zniemy. O, no dobra. Tak jest okej? Okay? Tak jest okej? Okay? A zaraz ładnie teraz razem wyglądamy tak czarny i biały. Okay. No. Słuchaj, czarno-biały. Tak. Pięknie razem wyglądacie, pięknie no. Razem wyglądamy. Tak. Się obawiam, że tutaj ta bluza to będzie 3 minuty czysta. Czemu ty się no, tak wiesz, to... Czemu to... To jest bluza gałganowa, ona nie przyjmuje brudu. Czemu ty się tak... Ona się boi, czy zimno, czy o co chodzi? Boi się i zimno, i nie wie o co chodzi. Nie chce szynkę. Nie chce szynkę. Bo on szynkę przyniósł, widział. Przyniósł szynkę, przyniósł. Przyniósł szynkę sushi. Dostaniesz szynkę. Chodź, tu się połóż, tu będziesz spać. Chodź tu na kocyk, tu ci będzie ciepło. No tak, tak. Szkoda, że ty tak lwu nie mówisz. Tu się połóż, lewek, będzie ci ciepło na kocyku. Poleż sobie lewek. Piwko ci przyniesie. Zresztą bym jeszcze kołdrę żeś zabierał. Gdzie ja bez kołdry spałem? A bez kołdry. Tak? Lew ma taki ruch, że bierze kołdrę, robi tak, jeszcze tu sobie tak pod boczek i się kładzie i śpi, nie do wyciągnięcia. Nie do wyciągnięcia. No, o, widzisz? No, sushi piwko ci przynieś? Piwko? No, sushi nie pije piwko. Nie, szyneczkę, tak? Stwierdziliśmy ostatnio, że sushi na pewno dożyje 18, żeby móc sobie, bo mu obiecaliśmy, że jak dożyje, to dostanie drinka, więc... Ha, ha, ha. Tak, przestał się trząść. No prawie jednak. Ale to może być na szynkę, wiesz? Nie wiadomo. Słuchaj, a gdzie ja mam bluzy dla lwa są takie nie ładne? Nie ma, to moje wszystkie są. Niech twoje. Lew też chce taką z pizzą. No dobrze. I ten faktycznie ten większy rozmiar jest taki bardziej lepszy. Będzie taki trochę oversize, no. Tak. Tak, no, polisz, ale tak. Ale dziecko kupił, zobaczcie. No właśnie, ja tutaj... O Jezus, w ramach odkłócenia znowu dwa pączki. Pokaż, ciasto. Pokaż to cudo, bo to nie widać. Mam szyneczkę kupiłem, wczoraj zjedliśmy całą. Pączuszki kupiłem do kaweczki. Chlebeczek tutejszy, pyszny. A gdzie są jajka? Nie ma jajek. Dawaj jajka. On nie zrobił. No to słoń teraz zrobi, ale poleży z sushi. Dobrze. Coś tu się budzi, słuchajcie. Ewidentnie. Ewidentnie, nie? A tu ci zjadło słoń. Ja muszę ich dopełnić. No, to trzeba. Lew! O, były kunie. Lew w czapce, bo trochę zimno. Mimo wszystko. Słoń też w czapce. Kalaszka, nie patrzcie, nie patrzcie. Konie były? Były. Ty idziesz, sushi. Nad jezioro? Sushi, zimna woda jest. O Jezus. Poleciał. Poszedł. Ładnie wyglądasz. Dziękuję. Taki młodzieżowy style. Trochę. Kaloszki. Plus kaloszki. Ojej. No tu jeszcze nie kwitnie tak jakby. Ale już widać, wiesz co, za niektórych drzewkach. Nie, ale tam koło nas, koło domu pokazywałam z drugiej sypialni, że już pączkują niektóre drzewka. Właśnie zobacz, że już jakieś tam kwiatuszki widać się wybijają. Co ty sobie, sushi, myślisz w tej głowie, jak sobie tak wąchasz te kwiatuszki? Ale krzyczą też. No. O, leci. Leci i krzyczy pterodaktyl. Zgubiłem go. Ale odgłos jest jak z Jurassic Parku, dzisiaj tą komu powiedziałam, nie? Tak.
Niesamowita, w życiu czegoś takiego nie słyszałam. Przeraźliwe to takie hałasowanie w sumie. No pierwszy raz pamiętasz, jak to usłyszeliśmy, to wyszliśmy przed dom i co to jest? Te dinozaura też byś karmiła, nie? Pewnie, że tak. No Dinuś, chodź. Ciasteczko? Go swoiło na pewno. Ale konie mędy nie przychodzą już do nas. No nie przychodzą, chyba one zapomniały. Za długo nas nie było, wiesz, i zapomniały chyba. Albo nie wiem. No już ty... Nie wiem, ostatni raz to może w październiku je widzieliśmy. No. Szukaj konia, sushi. Jezioro. Bo tam widać już, że na tych rzekach coś się zaczyna tak zielenić. I trochę jakby jest tak bardziej zielono. Może troszkę. Może troszkę jest. Sushi! Sushi to naprawdę, zobacz, ona biegnie i ten się cieszy. I wącha. Wącha, no to wiesz, tyle zapachu. Na pewno w Łodzi nie ma takich zapachów interesujących jak tutaj. Jak to nie w Łodzi jest pizza, kebab, wiesz. Ale od zwierzęcych. No to schabowy. No, dobiegłeś sushi. Jest jezioro. Ale ptasie radio nadaje. Radio jest dobre. Może to już wiesz, takie pierwsze okresy godowe są, dlatego. Godowe, myślisz? Już się znalazł trochę. Co to za zwierz? Co to za zwierz był? Chodź. Co to? Chodź, wracamy. Tak. Cóż, już się wybiegał. Jedziemy na zakupki. Dzisiaj jest super dzień, bo jedziemy do Obi, do Media Markt. Same najfajniejsze sklepy będziemy odwiedzać. Jak ja się cieszę, że w Olsztynie nie ma labiryntu. Ja nie mogę. Jak to jest po prostu... Byśmy codziennie tam byli. Nieprawda, właśnie nie wiem, co ty masz. Się nawet nic nie chcę z tej IKEA. Mhm. IKEA Max jest bardziej interesujący. No. IKEA Max jest super. Też możemy wejść. Jak już jesteśmy. Chociaż nie było. Ja dawno wiem, nie, o co ci chodzi. Dawno nic nie kupiliśmy. Pizza Hut. Aha. Wiesz, że myślałem o tym, przyznam ci się szczerze, no, ja że, że myślałem o tym, że tam jest, że tam jest pizza. Co to jest? Takie jak wykłaki? Nie wiem, chodź, co to jest. Chodź, nie wątpię. Jakaś koza. Chyba powiemy im coś. Ej! Cześć, kapy, przyjdźcie do nas, mamy ciastka. Patrz, nic, zero. Hej! Cześć! Pamiętasz mnie? Pamiętasz mnie? Przyjdźcie do nas! Słyszysz? Musisz jakoś po ich niemu. O? No, do nas przyjdźcie, mamy ciastka dla koni. O, idą, idzie drugi. Słyszysz? A nie mamy tu tych ciastek? No nie mamy w samochodzie. Ale ładnie wyczesane, nie? Tak. W ogóle ładne te koniki. Grządka z kółkami lew. Zerka fajna. Jak nam wszystko popada? To będzie pojemnik na padnięte warzywa. Daj mu na wietrze. Zemsta. To gdzieś są takie kwiatniki, takie skrzydki, że to składa się właśnie taką zeszynię, tylko nam by ciemno brązowa pasowała. To jest spoko. Może na kompost. O nie. To mi się podoba. Słoń, jakbyśmy coś takiego dobrze, nie ma problemu. W pokoju. Dobrze.
Piękne. Piękne. Syrenka warszawska. O nie. Piękne. Taką jedną zabiłam. O nie. O nie. Ojejku, nie, tylko nie domki, tylko nie to. Ej, a to co to jest? Tak, 67 domek. O, a może kupimy sobie owieczkę. Kurę taką. Owieczkę. Zakupy zrobione, zapasy. No. Mamy kuchenkę mikrofalową, leżaki, żelazko. Nic nie kupiłem, kurczę, no. Tylko kilka wkrętów sobie kupiłem. Wobi? No. Żadnych fajerwerków. A dywan mamy. No. Wszystko spłonia rzeczy. Ale szklarni Milew nie kupił, no. Już do Obi nie można jeździć. Dlaczego? Myślałem, że to taka moja oaza. Że słonica mnie wywęszy dla siebie, a tu proszę. Cisnął tam lata strasznie. No, ale kupiłam mikrofalę i żelazko, bo chciałam mieć tam czasami coś przeprasować, się przyda, więc kupiłam żelazko, kupiłam mikrofalę. To też do odgrzania to się przydaje. No, i taką jakby dywanik, taką matę. To jest niby zewnętrzny przeddomek, ale ja nie wiem, czy tego w środku nie położę, bo mi się bardzo podoba ten wzór. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i teraz Lew powiedział, że pójdzie do TK Maxa, ale wiecie, co jest. Coś za coś, transakcja wiązana. A wy nam pisaliście o tylu dobrych miejscach, gdzie można zjeść w Olsztynie, no ale... Już ostatnio byliśmy. Na twoje urodziny pójdziemy, to cię zabiorę gdzieś. Ja chciałam iść do tego czeskiego filmu, wszyscy tak polecają, że dobry. Gdzie? A tu w Łodzi jest przecież. W Olsztynie, no nie czeski film, ale jest ta czeska knajpa tutaj, wszyscy polecają. Ktoś pytał, że jakieś, co to było? No jakieś pyszne rzeczy, pamiętam. Pyszne? No. Czesi nie słyną z kuchni. Przecież bardzo lubisz ser z hranolkami. Amerykanie też nie. Amerykanie są, oczywiście, że słyną. Barbecue, hamburgery. Pizza dzięki Amerykanom została spopularyzowana na całym świecie. Tu chyba bym się kłóciła, że tak pół na pół z Włochami. No tak, nie głosi, to wiadomo. Takie American pizza, te wszystkie Dominosy, te wszystkie Pizzy Hut i tak dalej. No to... nie ma takiej włoskiej sieciówki. A właśnie, ciekawa jestem, jak mieszkacie w jakimś innym kraju, to napiszcie, bo jest coś takiego jak polska pizza, wiecie o co chodzi, sos czosnkowy, takie grube ciasto, nie wiem, pizza polska z kabanosem, z cebulą. Czy na przykład jak mieszkacie gdzieś w jakimś innym kraju, to jest jakaś taka pizza, macie taką pizzę tak jak u nas, że wiecie, to nie jest włoska, nie jest amerykańska, tylko wiecie o co chodzi, jak u nas jest taka osiedlowa pizzeria, jest właśnie pizza z kabanosem, z cebulą, z ogórkiem kiszonym, albo z gyrosem. Z gyrosem, no to jest typowa polska pizza, z gyrosem. To dajcie znać, czy też gdzieś w kraju, gdzie mieszkacie, to właśnie z czym jest taka pizza. No bardzo jestem ciekawa, czy to w Polsce tak się wykształciło tylko, no bo no nie, na pewno jest coś takiego jak polska pizza, no nikt mi nie powie, to już jest taki oddzielny gatunek. Tak jest. Wszystko jest tam specyficzne. Ciasto. Tak. Zupełnie inne doznanie. Tak jest. No dobra, podjechaliśmy do Galerii Warmińskiej, więc się rozłączam. O, Lew ma miejsce przy samym wejściu, to normalnie, słuchajcie, to jest po prostu... teraz tydzień będzie, no tydzień nie, ale do końca dnia będzie zadowolony. Jak Lew gdzieś musi daleko zaparkować, to jest taki zły, a po prostu jeszcze jakby miał to miejsce, bo zobaczcie, tu jest jeszcze miejsce z lewej i tu jest wejście od razu, jakby miał tamto miejsce. To po prostu... Już pizzy byśmy nie musieli jeść. Bardzo śmieszne. No bardzo tak. Śmieszne. No cześć, Susi, cześć! Cześć Zuzi, cześć! Słuchaj, moi, nie rozumiem twojego tańca radości. No cześć! Wróciliśmy! Wróciliśmy, tak? Szkoda, że tak późno. Nieść. Czy się połowy z myślą? Proszę. Dołożyłam tam już. A rozgrzebałam? No trochę. Rozgrzebałam? Trochę rozgrzebałam. No. Nasze zakupy, słuchajcie, mamy mikrofale, młotek, dużo jedzenia na grilla, bo będziemy robić grilla w ten weekend. I co tu jeszcze? Tu mamy
dwa leżaki. Kupiłam żelazko, żeby tutaj mieć. Tak, jakieś stówkę kosztowało. Taśmę do uszczelniania okien. Już ostatnio uszczelniałam i całkiem spoko zadziałało, ale mi nie starczyło. Dwie żarówki. A, taki fajny dywan. On jest taki zewnętrzny. Ale właśnie, o, kicia, kto się obudził? Ale właśnie, on jest zewnętrzny. Taki jakby tkany, no strasznie fajny, podoba mi się ten wzór. I zobaczyłem, bo tutaj panowie robiąc remont, no strasznie to zniszczyli. Te dwa dywaniki i myślałam, żeby tu wymienić, ale też trzeba by było to ściągnąć i wymyć ganek, bo widzicie, co tu jest, jak tu jest. Wszystko usyfione, jeszcze nam to powycierali, a szkoda gadać. Więc może tu wymienimy, a może pójdzie to gdzieś na górę. Co sądzisz, Zuzi, co? Zuziborku? Zuziborku, nowe są kabanosy w Lidlu. Czy ty słyszałeś? Zobacz, jakieś nowe, takich jeszcze nie miałeś. Widzisz? Tak? No faktycznie, zasłyszę go nową. Nową, no. A my czekamy, bo ma przyjechać pan z drewnem, więc będzie co układać Tetrisa. Będziemy mieli, więc czekamy na pana z drewnem. Ja w międzyczasie może się zajmę rozpakowaniem zakupów, tak? Pieseł? Pieseł mój kochany. Stęskniłeś się za nami? My się stęskniliśmy za piesełem, no. Bardzo się stęskniliśmy. Lew, stęskniłeś się? Bardzo. Tak? Tak. Pies jest chyba głodny, mam wrażenie. Głodny? Dobra, to ja się może biorę za rozpakowanie zakupów, tak? To było pytanie do lwa. Tak. Dobra. Dobra. Przyjechało drewno. Dużo drewna. Zobaczcie, cały samochód. Będziemy mieli co układać. No to będzie zabawa. Drewno się tam wysypuje. Nie bój się, Zuzi, to tylko drewno przyjechało, żeby nam było ciepło, wiesz? Tak? Dobra, pokażę wam. Food hall, słuchajcie, kupiłam karmy dla ptaków. Dwa takie woreczki, bo już mi się kończy. Więc tak, tu właśnie rzeczy na grilla, słuchajcie, tutaj są burgery. Do tego znaleźliśmy takie fajne buły. Cheddar do hamburgerów. Kaszanka, karkówka. Karkówkę zaraz będę marynować, a piersi z kurczaka zrobię szaszłyki, sałata. Ziemniaki też będą z takiego pieczone w folii z masłem. Tu wzięliśmy takie masło czosnkowe i ziołowe. Tu mamy jeszcze jedną kaszankę i karkówkę. Powiem wam, że bardzo ładnie pachnie to mydełko i kosztowało chyba 2,50 czy 2,90? Widle? Bo widzę. Co? Ja food hall nagrywam. Bardzo ładnie pachnie. To jest co? Waniliowa beza. Tutaj ocet jabłkowy z Olsztynka. To jest bardzo niedaleko nas. A wiecie, że my pijemy ocet, więc o. Tu wzięłam ziopę, zielona herbata. Bardzo lubię ten zapach. Zapach tego płynu, a teraz był właśnie w Lidlu, więc kupiłam. I było coś takiego bioorganic pasta sos arabiata. I zrobię z tego marynatę do karkówki, wiecie. Przyprawię na ostro i myślę, że to będzie fajne. No to jakaś Mirinda Pepsi. Co tu jeszcze? A, nie wiem, czy tu mam coś. Jeszcze tu mam jakieś chipsy, sery na grilla. No to już chyba nic takiego ciekawego. Także słuchajcie, takie zakupy. Ja pochowam to, co do lodówki, to do lodówki. Zaraz się zabieram za... tam jeszcze kupiłam, nie pokazałam wam, bo wcześniej rozpakowałam warzywa. Więc właśnie do szaszłyków tam mam paprykę, pieczarki i cebulę. Więc zaraz się tym zajmę. Ale najpierw idę rozpakować te lodówki. Co majtasz? Zawsze mnie nagrywasz, jak akurat mierzam jakąś nieapetyczną masę. To jest apetyczna masa. Tak. Co nie wiem, surowego mięsa. O, nadziabywanie. Nadziabywanie, no. A już nadziabujesz? Tak, tak. Nie. Tak. To wszystko sobie nie... ładnie poleży.
To będzie pycha. To będzie pysne. Pysne, z twojej reklamy. I tak, no, ty masz taką technikę. Mięso, no, warzyw. I? Patrzcie na to, jaki śmieszny. Co? Przybiłeś włóknią biednego pieczarka. Wiecie, u nas w domu wszystko zmienia rodzaj. Nieprawda, kicie jest kicie. Nie, też mówisz on koton. No, moja wina, że taką maksywę koton. Nie, też mówisz on kot. Jakieś ciekawe od papierki. Dobra, idę to przerzucać. No to idź i pokaż drewno, bo pokazuję. Nie, nie będę im pokazywał. Nie będę im pokazywał tego stosu, który mi słoń zafundował. Patrzcie na to. Do tej pory tyle mi się udało ułożyć. Ale muszę to zrobić, bo będzie padać. Nie jestem dzisiaj szczęśliwym lwem. To nie jest mój dzień. Dlaczego? Jest miejsce parkingowe blisko wejścia. No wiem, ale nie zjadłem pizzy. Byłem przy niej i tak o krok i nagle jakoś się zasłoniłem i to wszystko przez to. Chyba wracamy, wiesz? Jezus Maria. Słuchaj, nie ma. No, już starczy. Już? Nie no, wyszedł ci piękny. Wiem, że najbardziej mi się podobają pieczary. Regularnie przecierać w przypadku, gdy znajdziemy się na przykład jakimś środku. Tu wy to widzicie. Sushi, a tobie to nie przeszkadza? Sushi. Koton chyba. Nie wiem, czy kot wie, że to jest sushi czy oczy. Chyba nie wie. Ale sushi też nie wie, że tam jest koton. Kicia, to jest pies, wiesz, patrz, to jest pas sushi. Tu, patrz, tu musi odwrotnie spojrzeć na siebie. Rezygnować z panowania ręki, z witania się.